Chcę wam powiedzieć takie krótkie świadectwo. Jakiś czas temu miałam taką sytuację, że stypendium przez 3 miesiące zostało u mnie zablokowane. I w głowie miałam to, że będę miała miesiąc przerwy i że będę miała jakby nie będę miała dochodu przez ten miesiąc, tak? Więc była taka sytuacja, że sobie odłożyłam te pieniądze wcześniej, bo to zaplanowałam i stwierdziłam, że od sierpnia zacznę pracę i wszystko będzie dobrze. Ale w mojej głowie cały czas było skupienie na tych pieniądzach i na tym, że jakby te fundusze są odłożone i zastanawiałam się, czy faktycznie mi starczy. Wiecie, takie trochę podważenie tego, co sobie wcześniej już obliczyłam i zaplanowałam. I w pewnym momencie była taka sytuacja, chyba tydzień temu w niedzielę, była taka sytuacja, że jak tylko przyszłam do kościoła, Duch Święty położył mi na sercu, że wszystko, co mam w portfelu, mam dać na ofiarę. Wiecie, akurat wtedy miałam dużo pieniędzy. Mało kiedy mam gotówkę ze sobą, naprawdę. Mało kiedy mam jeszcze taką kwotę. A Duch Święty powiedział, że mam dać wszystko. I Basia wtedy wyszła akurat, to nie było związane z tym, ale dobra, rzuciłam wszystko, bo po prostu Duch Święty mi to położył na serce. Wiecie, w minutę w mojej głowie zrobił się automatyczna czystka. Normalnie pokój w sercu i zapewnienie, że wszystko, co mam, wystarczy i nawet nadto będzie. Ja byłam w szoku, naprawdę. Wiecie, prawo duchowe działa w taki sposób, który jest przeciwny do tego świata. Przeciwny. I na domiar tego w piątek dostałam te pieniądze, które były zablokowane przez te 3 miesiące i wpłynęły na konto.